Siemanko wszystkim. Na dzisiejszym filmie postaram się Wam wytłumaczyć, czym się różni private key od public key. To jest bardzo ważne. Lecimy z tym. Ogólnie to tylko tak groźnie brzmi, ale nie jest wcale takie trudne, aby to zrozumieć. Jeżeli chodzi o public key, to jest nic innego jak adres, na który wysyłacie swoje kryptowaluty. Czyli public key jest dostępny na giełdach, jest dostępny w Twoim portfelu. Na ten adres wysyłamy nasze kryptowaluty. Czasami też musimy podać memo. O tym warto też pamiętać, ponieważ na niektórych giełdach wymagany jest podpis memo. Jest to dodatkowe kilka cyfr lub liter, które pomaga giełdzie odnaleźć lokalizację danych kryptowalut. Czyli jeśli wyślecie na przykład Ripple, Lumena na jakąś giełdę, to tam zapytają Was o podanie memo. I teraz jak Wy robicie taki przelew ze swojego prywatnego adresu, to podajecie w nim właśnie adres docelowy, to jest ten public key, i podajecie memo. Jeśli chodzi o private key, no to tego już nie podajecie nigdzie. Private key jest to klucz prywatny, który powinien należeć tylko do Was. Nikomu nie powinniście go pokazywać, nigdzie też nie powinniście go w dziwne miejsca wpisywać. Ponieważ jeśli ktoś znajdzie ten private key lub Wy wpiszecie go w jakieś dziwne miejsce, to możecie być pewni, że tamten ktoś, gdzie to wpisaliście, będzie miał dostęp do Waszego konta. Ten private key to działa w taki sposób jak login do Waszego konta bankowego. Czasami ten private key można zabezpieczyć hasłem. Jest to zazwyczaj ciąg liczb i liter. Jednak jeśli chodzi o te sposoby zabezpieczania hasłem, to czasami można otrzymać taki plik. Pobierasz ten plik na komputer i to jest taki coś jak key file. On po prostu jest plikiem, który można zabezpieczyć za pomocą hasła. Także pamiętajcie o tym. Public key jest do wysyłania kryptowalut i do odbierania, to możecie normalnie podawać. Jeśli chodzi o private key, tego nie podajemy nikomu. Private key jest też niczym innym jak seedem. Jak zakładacie nowy portfel, to pojawiają Wam się zazwyczaj słowa. Jest to 12 lub 24 słowa, które powinniście sobie zapisać do notesu, o którym Wam mówiłem już wcześniej. Także musicie mieć notes, aby zapisywać tam na kartkach w notesie te wszystkie nasze kody. Dzięki, pozdrawiam, pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału. Lecimy z kolejnymi materiałami. Cześć!